Witam z tej strony Kaziosu, bo to jest kolejny odcinek Half-Life 2. Dobra, kontynuujemy rozgrywkę. Oczywiście wiedziałem, że tu będzie pytanie, bo zresztą tak też było, ale chcieliśmy się poczekać, czekajcie, bo... Beczki. Wyrzucę te beczki, żeby tam nie przeszkadzały, żebyśmy przez nie nie zginęli. Ja pamiętam, że tutaj miałem problem. O! Tutaj miałem problem z przejściem ostatnio. To jest... jak to opuścić na dół. Dopiero po chwili dowiedziałem się, że tam jest... Prowadzając po prostu w sieci, dowiedziałem się, że to jest... że tutaj jest właśnie linka spełniająca hamulec. Kurde, linka. Nie linka, tylko rączka zwalniająca hamulec. I ona nam pozwoli na przedostanie się tu dalej. Okej. Tutaj... Będziemy tak strzelać... podwójnym czasem, pojedynczym strzałem. Okej. Gdzie to było? Będę już tutaj był przejść tutaj. Ale gdzie ono było, to już jest trochę dłużej. Z góry przepraszam za psa, ale po prostu jest zbyt ciepło w tym momencie, żeby go uciszyć. Ja się tutaj... Nie mówię tutaj nic brzydkiego, mówię tutaj... mam na myśli oczywiście, żeby zamknąć okno, nie żeby chcę coś zrobić, bo... Może żebyście sobie nie myśleli oczywiście. I tu oczywiście mam na myśli właśnie to, że jest za gorąco, żeby zamknąć okno. Wiem, że nic nie widzicie, ja też nic prawie nie widzę. W tym momencie. Bo wiem, że... po prostu jest mało naładowania. Jak będzie dużo więcej naładowania, to jak teraz, że jest pełne zasilanie, to wtedy mogę zwiększyć. No i motocykl jeszcze, no... się zastrzelę. Ale tu jest to przejście, ja szukam tego przejścia. O, właśnie. Okej. Najgorszy moment. Czekajcie. Trudno tak. Zginęli. Okej. Dobra. Możemy dalej lecieć. Okej. Tutaj? Powiem, że się zaraz coś stanie. Tutaj. Zaskoczmy. Tutaj mam broń, granaty. I w ogóle... Uważajmy. Przeskoczmy. Tutaj też za chwilę będzie problem. A to nie problem, tylko problem... robić tego achievementa. Związanego z działkiem grawitacyjnym. Ten problem polega na... na tym, że jest... nie tu, ale tutaj później. Ten problem polega na tym, że jest zbyt dużo tych latających, tych skaczących, tych takich szybkich przeciwników. Zaraz piszę. Może zaraz... Nie tu... Dobra, miało być tak. To jest chodzi o to, że... To jest dobre. Podchodzicie do niego, on was uderza. Podchodzicie... zaczyna robić, reagować tak jak normalnie reagował. Tutaj. Tak mi się przynajmniej pamięta, że tutaj będzie. To jest teraz zejście, te drzwi cały otwarte.
Nie wiadomo, jak nic do myśli, ale zostało otwarte. I potrzebnie lecę na prawie 30 myszy, ale już zostawmy. Lećmy dalej. No to kombinator to jest po prostu pozaziemska cywilizacja, która dąży do zniszczenia wszystkich planet, które asymiluje, tak jak coś takiego. I dlatego administratorem CD17 został gość, który poddał się do tej opcji cywilizacji, tak. Teraz nie pamiętam gdzie iść, zapisałem, ale tutaj chyba. Zróbmy tak na granat. Teraz zginęli. Możemy iść dalej. Dobra. Teraz tutaj. Tutaj nie sprintujmy, bo szybciej nam się tutaj. Chodźmy tutaj też, pozbierajmy tę amunicję. To możemy pozbierać, bo nam zabraknie. O, i tutaj jest miejsce, o którym mówiłem. Za chwilę wam powiem dlaczego. Jest tutaj ciężko. Musimy przejechać tym wózkiem, tym wagonem. Zajmie to ledwie chwilę. Czekajcie, gdzie one są? I właśnie one są problemem. Te skaczące, te biegnące, biegające. O! Z tej strony to zaczynało. One wchodziły. My nie mogliśmy używać broni. Działkiem grawitacyjnym ciężko je było pokonać. Tutaj jak widzicie jest łatwo, stoicie sobie nad rurą, do której one chcą iść. Dobra. I one już możecie się ich pozbyć, ale trudniej jest, gdy taki wam podchodzi, a nie możecie nic z nim zrobić. Macie tylko działko grawitacyjne. Zanim on tam dojdzie, to trochę potrwa. Jeszcze. O, wysyła w tym. Okej, sprawdzą tam z tyłu, bo tam z tyłu też chodzą. Jak z tyłu się zacznie ruszać, to znaczy, że... zaczęło się ruszać, zaczęli od tyłu chodzić. Dobra, możemy skakać już i wysyłać się na dół. Dobra. Hop, hop, hop. Okej, idziemy, bo... Wiecie, to wygląda, wiecie co? To trochę jak bateria wygląda. To jest oczywiście magnum, nabój do magnuma, ale wygląda jak bateria. Chodźmy. Chodź, ja bym gdzie iść, więc idę szybciej. Idźmy szybciej, bo nie ma sensu to. Jeżeli wiem gdzie iść, no to idźmy szybciej. Jeżeli bym nie wiedział, no to wtedy moglibyśmy stać i czekać na niego. Jednak muszę się zawrócić, bo on tutaj nam pomaga. Chodź, bo... Nie.
Na szczęście tutaj są te siły startowe. Dobra, mam nadzieję, że znowu tutaj na kartce nie widzicie. Jeżeli nie widzicie, to spoko. Jest ok. Dobra, ok. Tu to zbyłem, lecimy dalej. Poszło. Gdzie działo? Prawidłowo. Na tą dwójkę. Bierzmy. Ej. Jak zwykle. Zacząłem bawić gadkami i teraz więcej obrażeń dostajemy. Aj, no beczka. Przyszła beczka i... No, a wy też zginiecie. Dobra. Tak, żeby pozbyć się jednego, użyłem trzech naboi. Dobra, bo... Nie pozbędę ich nigdy. A, dobra, już wiem. Bo on nas prowadza, więc musimy czekać. Czekać teraz musimy. Aż on przyjdzie. Dobra, no, otwieraj. Dobra, możemy iść dalej. Teraz na dół. I tutaj na dół jest zejście. To trudne. Szczególnie, że nie chcemy obrażeń i zginąć. Tak. Dobra, bierzmy. Nie to miało być. Dobra, już. Czekaj. Widzicie co? Zrobimy to tak tu. Tu. Tu otrzymaliśmy obrażenia, ale tu już gdzieś tu jest wszędzie. Wszędzie. Tutaj. No i tutaj zejdźmy. Ostatnio. Ostatnim Minecraft zejdźmy tutaj. Nie, nie idzie tutaj przykażu, ale dobra. Lecimy do góry, do góry, do góry. O, nie, nie podniesie. Nie podniosę. Ale teraz mogę. Dobra, biegnijmy, biegnijmy, bo nie ma to sensu, jeżeli one nas będą gonić, skakać na nas. To nie ma to sensu. Tutaj tu, tu, tu. Aj nie tu, dobra, wracamy do góry. No,
Nie mamy amunicji już prawie. Dobra, napiszmy. I lecimy dalej. Aj, weź się ode mnie. Jak one są denerwujące. Szczególnie, że to powraca, bo oczywiście wracam wam życie, ale nie od razu. Dobra. Skok na dół. I możemy tu iść dalej. Tutaj. Najlepsze jest to, jak mnie wciągało. Może... zaczął mnie wciągać. Tutaj ten spór mnie zaczął wciągać. I wiecie, weźcie się, pozbędźcie tego, nie mając... nie mogąc używać niczego poza działkiem drabicyjnym. Nie dało się, musiałem... musiałem dać się zabić świadomie i przejść dalej wtedy. Umijając to. Dobra, wracamy z wracam się z powrotem po mnie. Do góry, raz, dwa. Poczekajmy chwilę. I teraz możemy płynąć dalej. Okay. Okej, tutaj. Tutaj jest teraz wyjście, jeszcze fajna pułapka jest teraz. Leci do góry. Oczywiście my od tego zgniemy od razu. Więc musimy mieć to na względzie, ale patrzcie. Tutaj idę na dół już, bo... chciałem tylko wytriggerować przeciwników. 3, 2, 1. Jep, jep. Zginęli. Dobra, leci do góry z powrotem. My wybiegamy oczywiście sprintując tutaj tą zakładkę. Jakby. Zapiszę do tego. Teraz możemy wysprintować znowu do góry. Znowu się cofamy. Znowu sprintujmy do góry, albo poczekajmy w sumie. Niech się pozbędzie tego. Wejdźmy do góry. Już to. Już to zdążyliśmy. Okej, pozbyliśmy się całości. Dobra, możemy lecieć dalej. I zaraz się zacznie nowy rozdział. Znaczy się, no nie aż tak zaraz, ale w tym momencie już skończyliśmy swoją przygodę z przeciwnikami i z działkiem grawitacyjnym. Już tu teraz nie musimy działka grawitacyjnego używać samego. I to się już odłączało. Jak to powiedzieć. Kończyło nasze... przygoda z tym, żeby nie atakować przeciwnika za pomocą broni. Ponieważ to by było ciężkie wykonać to zadanie w tym momencie, jakie mamy tutaj. Bez użycia broni. Nie. Zaraz. Nie, tylko zaraz. Okej. Okay. Teraz wam powiem, o co chodzi. Widzicie to przejście? Jeżeli się nie mylę, tak, to tutaj jest. I ciężko by było pozbyć się tego przeciwnika bez użycia działka bez użycia broni, granatów, czegoś tam jeszcze. Ej, nie. Teraz to udało. Pozbyliśmy się przeciwnika, możemy iść dalej. Ale jednak częściej ginęliśmy od niego. Czekaj. Zapiszmy. Poprzebiegnijmy. Amunicję tutaj. Teraz szybko w tą mańkę tutaj. W ten sposób pozbawią nas nas przejścia dalej.
tutaj, tutaj i teraz granat. Stąd. Pięknie. Okay. Możemy iść dalej. Co też tej broni my nie możemy zdobyć, ale to jest popularnie uzasadnione. Podejrzewam, że to była broń typowo, tak jak początkowe karabinki, takie zamontowane po prostu na stałe. I oni stali przy tym. No, niszczysz. Dobra, dajmy fajną broń teraz. To jest karabinek A, coś tam, coś tam. Karabin to jest standardowy standardowa broń kombinatu. Laserowo tak jakby. Są kolejne bronie. Wejdźmy teraz do góry. Albo wiecie co? Wiecie co, w tym jest skończę ten odcinek, mam nadzieję, że się wam podobał. Pamiętajcie o skomentowaniu odcinka, o subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie też o poleceniu tego kanału swoim znajomym. My się zobaczymy oczywiście w kolejnym odcinku, przejdziemy dalej. No ale w tym miejscu będziemy kończyć, tak więc do zobaczenia. Trzymajcie się i na razie. Cześć.